Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Siatkarze SPS-u Chrobry Głogów walczą o utrzymanie w drugiej lidze. Głogowianie w miniony weekend dwukrotnie pokonali Wolej Gubin. Już pierwszy mecz pokazał, że to Głogowianie będą zdecydowanym faworytem. Siatkarze Chrobrego wygrali bardzo pewnie 3 sety i objęli prowadzenie w rywalizacji z zespołem z Gubina. Spodziewaliśmy się troszeczkę trudniejszego meczu. Wygrana 3-0 na pewno cieszy, ale nie zapominajmy, że jutro jest nowy dzień, nowy mecz i nie możemy sobie podejść na luzie do tego, tylko trzeba się skupić i wygrać jutro też. Głogowianie rywalizację będą chcieli zakończyć w 3 meczach. Walczymy, żeby zakończyć te mecze jak najszybciej. No i jakoś skończyć ten sezon optymistycznie. No właśnie, sezon bardzo nierówny. W waszym wykonaniu jakbyś go ocenił przez pryzmat całego roku? Nasza gra bardzo falowała, tak? Potrafiliśmy wygrać z silnymi zespołami jak Nowa Sól dwukrotnie, z Żaganiem, z Międzyrzeczem też potrafiliśmy walczyć. Najbardziej upatrujemy tych porażek z tymi niżej notowanymi zespołami jak Sulęcin czy choćby Gwardia Wrocław, prawda? No i niestety, no, nasza gra bardzo falowała i no, nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Trzeci mecz rywalizacji odbędzie się w Gubinie. Za nami przedostatni etap biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Ponownie najlepszy okazał się Maciej Dawidziuk, który tym samym zapewnił sobie zwycięstwo w całym cyklu. Podczas imprezy, która odbyła się w Legnicy, najlepszy okazał się jeden z czołowych zawodników, Maciej Dawidziuk z Olaf Złotoryja. Mam 4 zwycięstwa i 2 razy drugie miejsce. No, moi rywale mają po 2 zwycięstwa. Nawet jeżeli teraz wygrają, no to już są dzisiaj karty rozdane. Cieszy mnie ten fakt, że dzisiaj wygrałem, bo wczoraj biegałem bieg Piastów. Biegałem 25 km. Bardzo fajnie mi się to biegło na nartach biegowych w Jakuszycach. No i trochę czuję plecy, no, bo to jednak praca rękami, cała obręcz barkowa. I dzisiaj mam takie zmęczone plecy, trochę mnie bolą, ale myślę, że po tym biegu pojadę na jakiś hydromasaż, na basen, postaram się to rozpływać. No i oczywiście pokażę się w Lubinie na teście Coopera. Grand Prix Zagłębia Miedziowego to w tym roku 9 biegów. Ostatni z nich odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w Lubinie. Nietypowy bieg, bo bieg test Coopera, czyli bieg ciągły na 12 minut. Tu nie będzie liczył się czas, tylko dystans przebiegnięty. Kto więcej przebiegnie w przeciągu 12 minut okrążeń na stadionie lubińskiego RCS-u, ten po prostu wygrywa ten kolejny etap. Ostatni bieg 7. biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego zaplanowano na 13 marca. Już w sobotę wznowią piłkarskie rozgrywki klasy okręgowej. W ostatnim meczu sparingowym Górnik Złotoryja przegrał z Karkonoszami Jelenia Góra 1-7. Górnik Złotoryja w ostatnim meczu sparingowym zdecydowanie uległ trzecioligowym Karkonoszom Jelenia Góra 1-7. Podopieczni Mirosława Zielenia w pierwszej połowie zaprezentowali się słabo, jednak z każdą minutą rozkręcali się i ich gra wyglądała coraz lepiej. Wynik troszeczkę jest wysoki w porównaniu z tym, co graliśmy, natomiast zaczęliśmy bardzo bojaźliwie, dostaliśmy 2-3 bramki i później pomału wchodziliśmy w mecz. Uważam, że drugą połowę zagraliśmy naprawdę fajnie. No i mam nadzieję, no, że właściwe wnioski wyciągniemy z tego sparingu, z tej lekcji futbolu. No i w lidze to będzie miało przełożenie i wymierny wynik. Sparing z Karkonoszami był ostatnim etapem przygotowań Górnika do rundy wiosennej. Trener złotoryjskiego klubu nie ukrywał, że cieszy go przede wszystkim frekwencja na treningach, dzięki której mógł w odpowiedni sposób przepracować okres przygotowawczy. Powiem tak, że z frekwencji na treningach trzeba się czuć zadowolonym. Była naprawdę fajna, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Ubolałam troszeczkę, że uciekł nam jeden sparing z Czarnymi Lwówek z przyczyn obiektywnych. W tamtym tygodniu nie zagraliśmy tego sparingu, no ale trudno, no to jest życie i trzeba w jakiś sposób sobie radzić. Mam nadzieję, że tą pracę, którą włożyliśmy w treningi, że ona będzie spożytkowana w meczach ligowych i będziemy się piąć w górę tabeli. W zespole doszło do kilku zmian kadrowych. Złotoryję opuścił Paweł Kulikowski, zaś do drużyny włączono przede wszystkim zdolną młodzież z drugiego zespołu. Włączyliśmy utalentowanych 2 juniorów z drugiej drużyny Łukasza Stachowskiego. Wrócił do nas też z drugiej drużyny Tomek Dubowski, który w każdym sparingu, jak sami widzieliśmy, strzelał bramki. Ja mam nadzieję, że to będzie dla nas naprawdę wzmocnienie, tym bardziej, że szukaliśmy jakiegoś takiego bramkoszczelnego napastnika i może się okazać z drugiej strony, że Dubowski będzie tym, którego szukaliśmy. Natomiast odszedł od nas Paweł Kulikowski, który zamierza przyjść do gromadzenia. Natomiast nie wiem, czy już formalnie te wszystkie rzeczy zostały załatwione, natomiast ubolewamy, no, że Paweł z nami nie będzie, ale musimy sobie w jakiś tam sposób radzić. No i przede wszystkim stawiamy na swoich chłopaków, na wychowanków, bo uważam, że przed nimi jakaś tam przyszłość.
Górnik przed rundą wiosenną nie stawia sobie konkretnych celów. Dla zawodników Mirosława Zielenia najważniejszy ma być każdy kolejny mecz, w którym Złotoryjanie walczyć będą o komplet punktów. Według mnie jest to tak bardzo wyrównana liga, że każdy może wygrać z każdym i każdy przegrać z każdym. Natomiast my musimy spoglądać tylko i wyłącznie na siebie, na własnych zawodników, na nasze umiejętności, nawyki. No i ja jestem optymistą co do rundy rewanżowej i tak jak powiedziałem wcześniej, no, że będziemy grali w każdym spotkaniu o 3 punkty. Natomiast liga i tak wszystko zweryfikuje. Zespół ze Złotoryi rozgrywki zainauguruje w najbliższą sobotę o godzinie 14:00 domowym spotkaniem ze Spartą Grębocice. I to już wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.